dożynki w naszym kraju mają długą tradycję. Obchodzono je jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Mimo że forma obchodów Święta Plonów przez stulecia ewoluowała, to cel jest do dziś niezmienny. Podziękować za dary, jakie dała nam ziemia. Dożynki obchodziliśmy również w Pszowie. Kultywujemy tą tradycję może w sposób bardziej skromny, ale zawsze chcemy zaznaczyć, że też mamy związek z rolnictwem. Nie tylko przez rolników, którzy u nas działają, ale także szereg organizacji, które są związane z ziemią, takie jak działkowcy, hodowcy gołębi pocztowych, pszczelarze. Jest tych organizacji dosyć dużo i dla nich robimy takie dożynki. Myślę, że godne, choć może skromniejsze niż w miejscowościach, które są z rolnictwem bardziej związane. W dzisiejszych czasach marginalizacji rolnictwa bardzo ważne jest, by nadal kultywować tradycję tego święta. To naprawdę tradycja od dziada pradziada, że jednak podziękowanie za żniwo było i powinno być do tej pory. Burmistrz Pszowa Marek Havel w czasie dożynek podkreślał, iż mimo utraty przez Pszów rolniczego charakteru, trzeba nadal podziękować za trud tym, którzy nadal chcą utrzymywać się z pracy na roli. Są rolnicy, różnie to bywa, duże areały są też uprawiane przez rolników spoza Pszowa. No wiadomo, jak to wygląda w takich miastach, które jakby już tracą ten charakter rolniczy. Dużo ziemi jest też nieuprawianych, co jest naszą bolączką. Dlatego tym bardziej trzeba docenić tych, którzy jeszcze jakby mają siły na to, żeby uprawiać ziemię i czerpać z tego jakieś korzyści, które czasami są pod znakiem zapytania z różnych powodów, i ekonomicznych, i także pogodowych. Pszowskie dożynki rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej. Później uczestnicy Święta Plonów przemaszerowali w uroczystym korowodzie do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się ceremonia przekazania chleba na ręce włodarzy miasta. Dożynki to święto, które w dzisiejszych czasach przede wszystkim integruje, dlatego jest to tradycja warta kultywowania. 6 września odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 85-lecia istnienia OSP Krzyszkowice, połączone z festynem pożegnania lata. Na to strażackie święto przybyli druhowie z sąsiednich jednostek OSP oraz goście z Chornego Beneszowa. Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta Pszów oraz powiatu wodzisławskiego. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą polową oraz apelem. W trakcie uroczystego apelu burmistrz miasta Pszów Marek Havel wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane zarówno do strażaków ochotników, jak i ich rodzin. Podczas uroczystości odznaczono i awansowano strażaków. Podczas uroczystości przekazano OSP w Krzyszkowicach nowy, wyremontowany wóz strażacki. W pszowskim gimnazjum odbyło się spotkanie, na którym uczniowie tejże szkoły relacjonowali swój wyjazd do Francji. Planujemy w przyszłym roku zaprosić do Pszowa Francuzów, może też Słowaków, zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie, ale planujemy dalszą współpracę. Ona jest trudna ze względu na dużą odległość, bo to jednak ponad 1000 km do pokonania, żeby znaleźć się w tym naszym u francuskich partnerów w Saint-Philibert de Grandlieu. No ale myślę, że warto, że to jest doświadczenie, które warto zafundować naszym gimnazjalistom, bo to jest jakby, myślę, że dobra inwestycja na przyszłość. Podczas spotkania zaprezentowano również płytę wydaną przez zespół wokalny działający przy pszowskim gimnazjum. Płyta została wydana w ramach projektu unijnego Kuźnia Umysłu i Ciała. Znajduje się na niej 12 utworów, 6 muzyki pop, no i 6 kolęd. Tytuł płyty zawsze z piosenką. Na płycie znajdują się utwory solowe, w duecie, kwartet śpiewa, ale również i cały chór. Uczniowie mieli okazję nagrać płytę w wodzisławskim studiu Orion przy współpracy basisty zespołu Łzy Arkadiusza Dzierżawy. Płyta jest doskonałą promocją zespołu, jak i samego miasta. Dzięki takiej inicjatywie uczniowie mogli w doskonały sposób realizować swój talent. No oczywiście, jest to tak jakby powstają różne projekty unijne, tak zwane miękkie, i one są zazwyczaj, się rozgrywają na prowadzeniu różnych zajęć, czy też zajęciach sportowych, rekreacyjnych, i nie ma tutaj konkretnego efektu. Ta płyta jest pewnym namacalnym efektem pewnych działań. I myślę, że też ta płyta dała młodzieży i nauczycielom wiele ciekawych doświadczeń bycia w studiu, nagrywania, tworzenia, i myślę, że też to wpłynie na rozwój tych osób i da im doświadczenia, które będą mogły wykorzystać w przyszłości. Bez wątpienia pszowskie gimnazjum jest szkołą, która kreuje młodych ludzi i stara się wspierać ich w rozwijaniu swych pasji. Być może za kilka lat dążenie do celu doprowadzi któregoś z uczniów do wielkiego życiowego sukcesu.